Wielce szanowni i drodzy Państwo, ja myślę, że możemy się nazywać już taką rodziną błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i wszystkich Państwa jako tę naszą rodzinę księdza Jerzego jak najserdeczniej w stolicy naszej ojczyzny, naszego państwa, w samym sercu tego, czym żyje dzisiaj Polska, jak najserdeczniej pozdrawiam. I zresztą jest to wymarzone miejsce dla najistotniejszych debat, które toczą się nie tylko w duchu wszystkich Polek i Polaków, ale myślę, że chyba w duchu całej rodziny ludzkiej. Spotkanie nasze wokół nauczania księdza kardynała Roberta Saracha. Tym razem na promocji jego ostatniej pozycji ze wspomnianego przez pana redaktora tryptyku wydanego przez wydawnictwo Sióstr Loretanek i przetłumaczonego z języka francuskiego na język polski przez panią Agnieszkę Kuryś. Ale żeby, drodzy Państwo, nasze umysły i serca i całe nasze jestestwo były natchnione Duchem Bożym, bo tylko w Nim, w tym Przenajświętszym Duchu Boga Ojca i Boga Syna pragniemy jak zawsze czynić nasze rozprawy i to nas uchroni nawet od najmniejszych poślizgów w kierunku fałszu czy kłamstwa. Dlatego poproszę wszystkich Państwa o powstanie i zwróćmy się poprzez Królowę Polski i wszystkich świętych i błogosławionych naszej Ojczyzny na czele z błogosławionym księdzem Jerzym, z błogosławionym księdzem Ignacym i błogosławionym Władysławem z Gielniowa, świętym Stanisławem Kostką i pozostałymi świętymi i błogosławionymi naszego narodu do tronu Trójcy Przenajświętszej w niebie i prośmy o jej boskie błogosławieństwo. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, Królowo Polski. Święty Janie Pawle II, Święta Faustyno, Święty Stanisławie Kostko, błogosławieni księże Jerzy i Ignacy, wszyscy święci i błogosławieni narodu polskiego, wszyscy święci i święte Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zadedykowana jest ta wspaniała pozycja książkowa księdza kardynała Saracha Benedyktowi XVI, Franciszkowi i księżom z całego świata wraz z dziękczynieniem z okazji złotego jubileuszu jego kapłaństwa. Pozycja składa się z czterech części, poprzedzonych krótkim esejem zatytułowanym Niestety Judasz Iskariota oraz zakończonym postscriptum Nic się nie martwmy. I naturalnie, jak przystało na książkę o ambicjach naukowych, zakończoną bibliografią. Całość liczy 464 strony. Ksiądz kardynał Sarach wraz ze swoim rozmówcą nawiązują do średniowiecznej zasady wykładu via negativa,
polegającego najpierw na ukazaniu, czym Kościół w swojej bytowości, genezie, naturze czy celowości nie jest. Wykorzystując do zilustrowania tych zagadnień splot historycznych, pojedynczych bądź całych długo, względnie krótkotrwałych procesów negatywnych w historii naszej Matki Kościół, a następnie przechodzi do wyłożenia pozytywnej nauki o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa, założonym przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i pozostający pomimo najstraszniejszych burz, wichrów, grzechów duchowieństwa i ludu Bożego, pomimo upadków największych i najmniejszych w bycie Kościoła, jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem. I tak jak podczas jednego z naszych spotkań przeżywaliśmy wspólnie niezwykłe wydarzenie wokół konwertyty z judaizmu amerykańskiego Żyda Roya Shemana i radziłem wam, kochani państwo, przeczytać jego autobiografię po hebrajsku, czyli rozpoczynając jej lekturę od tyłu, to jest od ostatnich 6 stron. Tak radzę wam, kochani, przeczytać tę pozycję po katolicku, czyli od początku, począwszy od 9, a skończywszy na 21 stronie, czyli w sumie symboliczną liczbę stron 12, abyście wszyscy państwo uzyskali niezmiernie syntetyczny dostęp do całości treści tego rzeczowego, szczerego jak na świętej spowiedzi, iście z ducha i litery katolickiej doktryny wyłożonego, odważnego i mężnego w obliczu bezpardonowych ataków antychrysta diabła w tę Bożą budowlę oraz zakotwiczonego w miłości do Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do każdego, każdego z wyjątkiem potępionych osób ludzkich i anielskich i niezwykle olśniewającego dzieła jednego z najwspanialszych autorów, co więcej, z całą pewnością proroków bożych naszego czasu, księdza kardynała Roberta Saracha. Pozwólcie mi państwo najpierw na telegraficzny skrót tak merytorycznie i metodycznie skonstruowanej pozycji, abyśmy mogli następnie przejść do o wiele ciekawszej części naszego spotkania, czyli do dyskusji. Ksiądz kardynał wychodzi od sentencji biblijnej. Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Oraz Williama Szekspira z Macbetha. A co to jest zdrajca? Ten, co przysięga i kłamie. A pierwszymi słowami kardynała są: nie wolno mi już milczeć, ponieważ Kościół doświadcza nocy ciemnej. Ogarnia nas swąd szatana, bowiem rzeszy wiernych księży każdego dnia postępują jak troskliwi pasterze, łagodni ojcowie, niezawodni przewodnicy. Niektórzy mężowie Boży stali się jednak agentami złego. Dlatego też w ślad za Jezusem Kościół przeżywa tajemnicę biczowania. Jego ciało jest rozdarte, a nad naszą epoką unosi się tajemnica Judasza. Z murów Kościoła sączy się tajemnica zdrady. Jaka jest tego przyczyna? Kryzys przeżywany przez duchowieństwo, Kościół i świat jest radykalnie kryzysem duchowym, kryzysem wiary. A to oznacza tajemnicę nieprawości, tajemnicę zdrady, tajemnicę Judasza. Jezus go kochał, posłał go, by głosił dobrą nowinę.
Ale Judasza ogarnęła tragedia zwątpienia. I dla niego Pan Jezus był zbyt wymagający i mało skuteczny. Judasz odsunął się. Przestał słuchać Chrystusa. Przestał mu towarzyszyć w długich nocach milczenia i modlitwy. Uciekł w sprawy świata. Zajął się trzosem, pieniędzmi i handlem. Kłamca już w niego nie wierzył. Szemrał. W wieczór Wielkiego Czwartku mistrz umył mu nogi. Pan był tu, przed nim, na kolanach. Upokorzony sługa, umywający nogi temu, który miał go wydać. Jezus po raz ostatni ogarnął go spojrzeniem pełnym łagodności i miłosierdzia. Diabeł już wślizgnął się do serca Judasza, który w sercu musiał wypowiedzieć prastare słowa buntu. Non serviam, nie będę służył. Ale przyjął komunię świętą. Była to pierwsza świętokradzka komunia w historii. I zdradził. Imię Judasz na całą wieczność jest imieniem zdrajcy. A jego cień unosi się dziś nad nami. Tak, zdradziliśmy. Tak jak on. Zaniedbaliśmy modlitwę. Wszędzie przeniknęło zło skutecznego aktywizmu i gotowości na wszelkie kompromisy ze światem. Tolerujemy kwestionowanie wszystkiego. Teologowie zabawiają się w dekonstruowanie dogmatów, w pozbawianie moralności jej głębokiego sensu. Relatywizm jest maską Judasza przebranego za intelektualistę. Relatywizujemy sens celibatu. Domagamy się prawa do prywatności, co jest sprzeczne z misją kapłana. Niektórzy żądają prawa do zachowań homoseksualnych. Wśród księży i wśród biskupów wybuchają kolejne skandale. A ksiądz kardynał wzywa duchowieństwo słowami: pozostańcie mężni i prawi, spokojni i ufni jak Maryja i święty Jan u stóp krzyża. Księża, biskupi i kardynałowie, którzy zatracili zmysł moralny, nie rzucą żadnego cienia na jasne świadectwo ponad 400 tysięcy księży na całym świecie, którzy każdego dnia wiernie służą Panu w sposób święty i radosny. Kościół nie umrze. Obiecał to Pan, a Jego słowo jest nieumylne, bo jest Bożym. Chrześcijanie drżą, chwieją się, wątpią. Chciałem, by ta książka była dla nich. Chciałem im powiedzieć: nie popadajcie w zwątpienie. Trwajcie niewzruszenie przy doktrynie. Trwajcie przy modlitwie. Chciałem, by ta książka była pokrzepieniem dla chrześcijan, dla wiernych księży. Ta książka to nic innego, aniżeli krzyk mojej duszy. To krzyk miłości do Boga i do moich braci. Diabeł prowadzi nas do zwątpienia w Kościół, do podziału i do schizmy, i do nienawiści. Chrystus Pan sprawia,
że Kościół, który jest Jego przedłużeniem, jako Jego ciało, nie zdradza. Wręcz przeciwnie, jak Chrystus Pan, Kościół cierpi. Nie opuszczajmy Go. Wszyscy pasterze są ludźmi grzesznymi, ale noszą w sobie tajemnicę Chrystusa. I tutaj ksiądz kardynał stawia pytanie, zapewne bliskie nam wszystkim w tym kontekście czasu, w którym naszym pokoleniom przyszło żyć, istnieć i działać. Co w takim razie czynić? Kusi nas chęć oczyszczenia Kościoła własnymi siłami. Założylibyśmy jakąś partię, to jest najgroźniejsza pokusa. Zamaskowany podział. Pod pretekstem czynienia dobra ludzie się dzielą, krytykują, rozdzierają. A demon szyderczo się śmieje. Kościoła nie zreformujemy podziałem i nienawiścią. Kościół zreformujemy, zaczynając od przemiany samych siebie. Niech każdy tam, gdzie jest, piętnuje grzech, poczynając od własnego. Prawdziwa reforma dokonuje się przez nasze osobiste nawrócenie. I w tym duchu trzeba umacniać jedność w sercu Jezusa Chrystusa, która opiera się na czterech kolumnach: modlitwie, doktrynie katolickiej, umiłowaniu Piotra i wzajemnej miłości, które muszą zyskać pierwszeństwo w naszej duszy i we wszystkich naszych działaniach na rzecz większej chwały Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i także Jego Przenajświętszego Kościoła. Pierwsza kolumna ma na imię modlitwa. Bez zjednoczenia z Bogiem wszelkie przedsięwzięcie mające umocnić Kościół i wiarę okaże się daremne. Bez modlitwy będziemy cymbałami brzmiącymi. Zniżymy się do rzędu medialnych kuglarzy, którzy robią wiele hałasu, a wytwarzają tylko pustkę. Modlitwa musi stać się naszym najgłębszym oddychaniem, najcenniejszym dobrem. Trwajmy w długich i cierpliwych czuwaniach z Panem. Zamilknijmy i adorujmy. Padnijmy na kolana. Z bojaźnią i szacunkiem wejdźmy w liturgię. Jest ona dziełem Boga. Nie jest teatrem. Bez modlitwy zmierzamy ku przepaści istnienia, ku potępieniu, zdradzie i bezużyteczności. A poprzez modlitwę zmierzamy ku Panu Bogu i ku niebu. Druga kolumna ma na imię objawienie nadprzyrodzone, które jest źródłem naszej katolickiej nauki. Ale jedność wiary wymaga jedności urzędu nauczycielskiego Kościoła w czasie i przestrzeni. A z tym jest problem, nadmienia ksiądz kardynał Sarach. Rani mnie widok pasterzy, którzy pozbywają się doktryny katolickiej i wprowadzają podział między wiernymi. Ludowi chrześcijańskiemu winniśmy jasne, niezachwiane i niezmienne nauczanie. Jak się odcina to,
że konferencje episkopatów wzajemnie sobie przeczą? Zapomnieliśmy, że źródło wszelkiej prawdy i wszelkiego dobra nie jest naszą własnością. Tak jak ani Bóg na niebie, ani Kościół w niebie, w czyśćcu i na ziemi nie jest własnością papieży, kardynałów, biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych czy ludu Bożego. Czyż ludzkości można ofiarować w aspekcie rozumu wspanialszy prezent niż prawda Ewangelii? Tylko trzeba odwagi do jej głoszenia w całej pełni wiary. Odwagi do prawdy o życiu sakramentalnym, do prawdy o nierozerwalności małżeństwa. Czy wolisz sukces? Czy chcesz pójść za Chrystusem i Jego nauczaniem? Jeżeli wybierzesz to pierwsze, to zginiesz na wieki. Jeżeli wybierzesz to drugie, to coraz częściej możesz się liczyć wedle nauczania tego proroka naszych czasów, także z przelewem własnej krwi. Trzecia kolumna to umiłowanie świętego Piotra. Papież niesie tajemnicę Szymona Piotra. I już od pierwszych godzin powstaje tkanina historii Kościoła. Z jednej strony złota nić nieomylnych decyzji papieży, następców Piotra, a z drugiej strony czarna nić ludzkich i niedoskonałych uczynków papieży, następców Szymona. Ale ta złota nić papiestwa w niewidzialnej dłoni Boga kreśli na tkaninie Kościoła jedyne imię, w którym możemy być zbawieni. Imię Jezusa Chrystusa. Dlatego woła z całej głębi swojego jestestwa kapłańskiego i kardynalskiego: pamiętajcie na słowa świętego Augustyna. Kiedy chrzci Piotr, to chrzci Jezus. A kiedy chrzci Judasz, to także chrzci Jezus. Spór z Husem w średniowieczu dotyczył dokładnie tego punktu nauki katolickiej. On nie mógł pojąć, że Przenajświętszy Sakrament działa ex opere operato, z samego dzieła Przenajświętszego Sakramentu. Jeżeli uważacie, dodaje kardynał Sarach, że wasi księża i wasi biskupi nie są święci, to w takim razie wy bądźcie święci za nich. Podejmujcie pokutę, post, by naprawić ich błędy i tchórzostwo. I obiecuję, kochani Państwo, może się zdziwicie, czy zaskoczycie tego błogosławionego wieczoru, ale obiecuję, że refleksja o ostatniej kolumnie będzie podsumowaniem mojej wypowiedzi. Miłość braterska. Kościół jest bowiem naszą matką. Chrońmy się w nim. W jego łonie nic nam nie zagraża. Bo przecież Chrystus Pan pojednał nas z Bogiem i między sobą. Dlatego każda zdrada,
każdy rozłam, każda manipulacja, czy każda nienawiść, czy każda kłótnia jest niczym innym jak prześladowaniem samego Jezusa. Stąd najważniejsze pytanie pod adresem każdego z nas jest to samo, które kiedyś skierował do świętego Piotra. Piotrze, czy mnie miłujesz? Ksiądz kardynał Sarach pyta tego wieczoru każdego z nas. Czy miłujemy go naprawdę? Czy miłujemy go aż po śmierć? Jeżeli możemy odpowiedzieć z pokorą i prostotą, jak święty Piotr, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. To wtedy On uśmiechnie się do nas. Wtedy Maryja i święci z nieba uśmiechną się do nas i powiedzą do nas, jak niegdyś do Franciszka z Asyżu. Idź i napraw go, czyli Kościół, swoją wiarą, swoją nadzieją i swoją miłością. Idź i napraw go swoją modlitwą i wiernością. Dzięki Tobie mój Kościół stanie się na nowo moim domem. Dla Boga, aniołów, wszystkich świętych i dla nas, i dla naszej umiłowanej katolickiej Polski. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za taką iście niebiańską uwagę. Bóg zapłaci.